Słuchajcie, mam taką ulubioną tajemnicę z tej szkoły maryjnej, bo jak wiecie, my Polacy jesteśmy żywą koroną naszej królowej, która nas wybrała. Jedną z takich tajemnic moich ulubionych to jest ofiarowanie, ofiarować Panu Bogu swój największy skarb, swoje największe marzenie. Każdy z nas w swoim sercu gdzieś głęboko na dnie nosi swój skarb, swoje marzenie. Ono może dotyczyć jakiejś sprawy materialnej. Może Ci się marzyć na przykład dom, samochód, komputer, czy jeszcze coś, ale to jeszcze nie jest tak bolesne. Najbardziej bolesne mogą być takie rzeczy, że na przykład marzy Ci się, żeby Twój współmałżonek Cię pokochał, albo żeby w Twoim domu zniknęło w ogóle pijaństwo, albo dzieci w ogóle nie zajmowały się narkotykami. To Ci się, to ci się marzy? A Pan Bóg mówi, to ja jestem wszechmogący. To ja daję i zabieram i tylko wtedy, kiedy ja chcę. I tylko wtedy komu, i temu, komu ja chcę. To Twoje największe marzenie musisz mi położyć się na ołtarzu a to Cię wyzwoli. Jest niesamowita modlitwa uwielbienia i kiedy ofiarowujemy swoje największe marzenie, a szczególnie czy choroby, czy, czy jakie nasze większe problemy kładziemy na ołtarzu. Jeden z najpiękniejszych momentów w czasie Eucharystii to jest procesja z darami. Co przyniosłeś? Co położyłeś na tym ołtarzu, żeby Panu Jezusowi pomóc bawiać świat? A Pan Jezus mówi, ja nie wymagam od Ciebie takiej ofiary jak od Abrahama. Zauważ, że Abraham dostał Izaaka dopiero wtedy, kiedy go położył na ołtarzu. A przecież miał obiecane, że jego potomstwo będzie tak wielkie, ile gwiazda na niebie. I kiedy w czarości rodzi się ten Izaak, i Pan Bóg mówi, dawaj mi go. I Abraham się nie zastanowił, tylko położył go na ołtarzu. Także to cię wyzwoli. To twoje największe marzenie pragnienie. Połóż na ołtarzu, a to Cię wyzwoli. Pamiętaj, jeżeli ci coś daję, to dziękuj. A jeżeli ci coś zabieram, to dziękuj podwójnie, dziękuj dwa razy. Bo chcę, żebyś się przekonał, że jedyne szczęście to jest życie tylko z Panem, w Bogu. Tylko z Panem Bogiem. Jedyne szczęście na tej planecie to jest życie w Bogu. Jeszcze raz mówię: jeżeli coś daję, to dziękuj. A jeżeli coś zabieram, to dziękuj dwa razy, bo to dla Twojego dobra. Nigdy nie będziesz szczęśliwy na tej planecie, dopóki nie będziesz żył z Panem Bogiem.